o wiele lepiej idzie mi na turniejach niż na treningach, ponieważ lubię czuć taką adrenalinę zwycięstwa, lubię wygrywać, dlatego granie na turniejach o wiele lepiej mi właśnie wychodzi i bardzo lubię wygrywać, dlatego tenis jest taką dobrą dyscypliną dla mnie. Zaczęło się od tego, że gdy byłam młodsza, chodziłam na gimnastykę sportową, pływałam, więc tak naprawdę kontakt ze sportem miałam od samego dzieciństwa. Miałam kontakt ze sportem od dzieciństwa. Na początku chodziłam na gimnastykę sportową, później pływałam i zaczęłam grać w tenisa i w wieku 10 lat zostałam mistrzynią Polski Krasnali, to była taka kategoria wiekowa. I wtedy naprawdę polubiłam tenis, mogłam nie schodzić z kortów i chciałam jeszcze więcej wygrywać. I w sumie to wszystko tak się zaczęło i cieszę się, że gram w tenisa. Ostatnio wygrałam Mistrzostwa Polski do lat 16, to był taki mój większy sukces. Wygrywałam też turnieje międzynarodowe, na przykład międzynarodowy turniej w Puszczykowie. I też Mistrzostwa Polski właśnie te do lat 10. Wygrywałam turnieje też międzynarodowe do lat 14, czyli to był Tennis Europe, potem ITF, gram teraz. Na początku maja lecę do Turcji, to jest właśnie turniej międzynarodowy ITF do lat 18, ranga trzecia. I to już jest taki cięższy turniej, bo właśnie teraz jest pandemia, przez to, że jest mniej turniejów, jest bardzo dobra obsada na każdym turnieju, dlatego ciężko jest zdobywać te punkty, szczególnie teraz w tym trudnym okresie. I jak na razie mam w planach lecieć do Turcji, może później jestem zapisana też na Węgry i zobaczymy, co będzie dalej. Moim największym marzeniem jest wzięcie udziału w wielkoszlemowym turnieju. Moim ulubionym takim wielkoszlemowym turniejem jest US Open, więc bardzo chciałabym go wygrać. No jednak to jest ciężka praca i wymaga wielu poświęceń, ale mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. Bez wiary raczej w żadnym sporcie ciężko coś osiągnąć, dlatego wierzę i staram się do tego dążyć i mam nadzieję, że to przyniesie efekty. Bardzo chciałabym grać w tenisa agresywnie. Takim moim wzorem u kobiet jest Halep. Bardzo lubię jej grę, jest bardzo waleczna. Forehand właśnie staram się grać jak Nadal, jak Djokovic, bo oni właśnie bardzo dobrze wyprowadzają ten ruch. Co do backhandu, w sumie wielu zawodników gra dobrze backhand, więc nie mam takiego odwzorowania w jednym, ale no chciałabym go grać tak samo agresywnie. Marzę, żeby osiągać takie sukcesy jak Iga Świątek, osiągnęła coś nieprawdopodobnego. Osiągnęła to ciężką pracą i mam nadzieję, że mi się to też uda. Tenis jest moją pasją, dlatego bardzo lubię oglądać zawodników. Też mam lekkie problemy z forehandem, dlatego po treningach staram się uderzać go na sucho w domu. Też oglądam na YouTubie zawodników, jak grają ten forehand. No i nie ukrywam, że żeby osiągnąć sukces, nie można pracować tylko na korcie, ale też wykonywać taką pracę dodatkową, bo to jest bardzo ważna, odgrywa to bardzo ważną rolę. Takie zgrupowanie kadry są teraz coraz częściej. Jest to dobra okazja do potrenowania właśnie z rówieśnikami, tym bardziej w takich czasach trudnych pandemii. Tutaj w Cetniewie są warunki do trenowania bardzo dobre. Może jest trochę nieudana pogoda, ale mimo to dajemy radę trenować w hali. I takie właśnie zgrupowania są okazją do sprawdzenia także swojego poziomu gry. Najbardziej chciałabym zagrać mecz przeciwko Idze Świątek. Chciałabym, żeby to był jakiś finał wielkoszlemowego turnieju. Byłoby to dla mnie ogromne doświadczenie, ponieważ Iga bardzo dużo osiągnęła w tenisie. Była takim przykładem, że można osiągnąć sukces. I ten mecz mógłby mi wiele nauczyć, ale myślę, że też dałby mi motywację do cięższej pracy. Z Magdą pracujemy od lutego tego roku, także dosyć krótko. No ja uważam, że to jest taka moja perełka. Pracuję z Weroniką Falkowską, która w tej chwili się przygotowuje, szykuje się do Federation Cup. Natomiast Magda jest jakby moją taką drugą zawodniczką. W tej chwili stawiamy sobie bardzo wysokie cele. Pracujemy nad doskonaleniem techniki, taktyki, techniki poruszania się po korcie.
dlatego też wizyta tutaj w Setniewie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, bo prowadzę kadrę Polski do lat 14-16. No i pracujemy ciężko. Z jednej strony, tak jak szklanka wody w połowie jest pełna, w połowie pusta, ja uważam, że jeżeli chodzi o tą część treningową, to no, trudno oczywiście się cieszyć z tego powodu, ale ten wirus spowodował, że zawodnicy mogą więcej trenować, mniej grają turniejów, ale właśnie to jest taki mały problem w tenisie, że w tych młodszych kategoriach za dużo grają czasami. Teraz mamy dużo czasu na trenowanie, no i Magda robi szybszy postęp, tak? Uważam, że bardzo dobre czasy, bo mamy bardzo dużo młodzieży, bardzo zdolnej i to nie mówię na wyrost, tylko pracując z tymi kategoriami właśnie 14, 15, 16 latek, latków, to widzimy. Na pewno Magda jest jedną z tych takich naszych nadziei, polskich nadziei tenisowych. Ona w tym roku do lat 18 na Mistrzostwach Polski zdobyła złoty medal w grze podwójnej. W grze pojedynczej była w półfinale, zrobiła parę dużych niespodzianek, jest 17-latką. W półfinale była o krok od zwycięstwa, wygrała pierwszego seta 6-0. Wydawało się, że dokończy ten mecz i nawet pomyśli o Mistrzostwie Polski, ale jeszcze być może troszeczkę za wcześnie, ale potencjał pokazała. Te swoje wielkie możliwości teraz trzeba, my musimy popracować nad ustabilizowaniem tego poziomu. Jeżeli chodzi o backhand, to jest taka Szarapowa. Jeżeli chodzi o forehand, bo tu musimy popracować, poprawić parę rzeczy, to będzie taki troszeczkę Nadal, czyli topspin, bo kobiety rzadko grają w ten sposób, raczej grają płasko. Serwis solidny, jeszcze troszeczkę brakuje siły, ale technicznie naprawdę bardzo prawidłowy, bardzo dobra gra przy siatce. Natomiast najważniejszym jej elementem w tym wszystkim jest umiejętność wygrywania. Ona posiada nieprawdopodobną umiejętność wygrywania meczy, a to można porównać do Dżokowicza, może do Nadala też. To ona jest po prostu urodzoną fajterką i kocha wygrywać. Chcemy uciekać z turniejów ogólnopolskich. To jest dla Magdy już chyba historia. Ona musi ten rok i przyszły rok popracować i dużo grać ITF-ów, przede wszystkim seniorskich. Czyli wchodzimy w grę WTA, tam będzie pewnie na początku przegrywała, ale to jest lekcja, ona się uczy w ten sposób, bo tam, gdzie się ciągle wygrywa, to się uczy innych, a ona musi się uczyć. Oczywiście będzie grała ITF juniorskie, ma za sobą już parę sukcesów, zwycięstw w różnych turniejach ITF-owskich, więc będziemy to wszystko łączyć, uzależniamy, no i musimy być przygotowani na możliwości, bo ten wirus też powoduje, że niektóre turnieje są odwoływane.